Ale kilka zadań jednak było takich, które produkcja wprowadzała bez jakichś rządzeń losowych. To była wasza czy produkcji decyzja, jak na przykład rażenie prądem uczestników. Czy były takie momenty, bo na przykład w Ameryce Express było tak, że odeszłeś na przykład też z programu, bo nie podobały ci się niektóre zadania. To tutaj też grzmiałaś i głośno mówiłaś o tym, że no nie róbmy niektórych rzeczy, takich jak właśnie to rażenie prądem lub inne, bo wiesz, że tych kontrowersyjnych zadań jednak było kilka. Wiesz co, nie miałam problemu z tym rażeniem prądem, dlatego że ja bym sama poddała się takiemu zadaniu bardzo chętnie i to są też, no, mamy w programie dorosłych ludzi, którzy zawsze mogą powiedzieć nie zrobię tego. I to jest, wiesz co, to jest, ja trochę inaczej podchodzę do zadań ze zwierzętami, które nie mogą zająć stanowiska. Najczęściej burzę się w takich sytuacjach, bo wiesz co, ja mam sama dużo rezerwy i duży problem z wykorzystywaniem zwierząt w rozrywce i zawsze chciałabym, żeby to się odbywało w jak najbardziej bezpieczny sposób i bez szkody dla tych zwierząt. I ten program to jest kolejna nauczka dla mnie, żeby jeszcze bardziej zwracać uwagę na to. Jak mówię, wiesz co, ja mam mniej problemu z ludźmi, bo ludzie mają swój rozum i naprawdę jakie... Możemy mówić nie. Tak, możemy mówić nie. Najgorsze konsekwencje, jakie mogą cię spotkać, to wyrzucenie z domu wielkiego brata. No come on, no to nie jest coś, co cię naznaczy na całe życie, co spowoduje jakąś traumę, nie sprawi, że będziesz nie wiadomo jak cierpiał. My jesteśmy niezależnymi jednostkami, które naprawdę mogą o sobie decydować. Ale praca nad programem Big Brother to jest jednak ogromne zaangażowanie. No ja jako widz i dziennikarz byłem w to naprawdę, naprawdę zaangażowany, oglądałem to. No i czy ty, jako prowadząca, która też musiała wiedzieć, co się dzieje w domu wielkiego brata, która też wiem, że lubiła podglądać, co tam się dzieje, czy jakoś nie ucierpiało na tym twoje domostwo, twoja prywatność, wiesz, czy dom posprzątany i czy, wiesz, jakieś tam plany teraz kolejne, żeby sobie odbić ten czas tak intensywny, ty lub razem z Piotrem Macie? Mówię o odpoczynku. Nie, domostwo nie ucierpiało, mąż też się wciągnął w program. To jest śmieszne, bo on miał takie dosyć żartobliwe podejście, cały czas mówił, o Jezus Marianie, ale daj pooglądamy, Jezus Marianie, ale daj pooglądamy. Pamiętam, że wsiadamy do samochodu, włączamy radio, a w radiu leci nasza piosenka, kim naprawdę jest. I on mówi, o Jezus Maria, już nie mogę tego słuchać, ale tak naprawdę później było dobra, 20, zdążyłem na program, zdążyłem. Więc to było fajne, bo gdzieś mogliśmy to sobie razem śledzić, też komentować czasem w niewybredny sposób różne rzeczy w programie. Ale wiesz co, ja nie mam poczucia, że się strasznie zmęczyłam, bo ja w to weszłam tak głęboko i z takim zaangażowaniem i sprawiało mi to tyle frajdy i tyle przyjemności. I tę niedzielę też chyba traktowałam bardziej jak takie nasze towarzyskie spotkanie z moją ekipą na planie, plus jeszcze dowiedziałam się, kto odpadnie, co mnie bardzo ciekawiło. Więc jakieś plany mamy takie w zasadzie jak co roku, bo ja bardzo lubię spędzać wakacje w Polsce i wykorzystywać te ciepłe miesiące u nas jak najbardziej, więc niedługo Mazury. No i jak najdłużej, żeby była piękna pogoda i tam woda, konie pewnie i to, co mi sprawia mnóstwo frajdy.